Chciałbym wam pokazać coś, czego jeszcze nie widziałem. Ten karabin ma wystrzelone mniej więcej 7-10 tysięcy, tak liczę mniej więcej. Ostatnio kupiłem CX-80 do czyszczenia. Zamek. No, udało mi się go doczyścić tak jak zwykle. Ale jest jedno miejsce, które jest najbrudniejszym miejscem w całym karabinie. Gaz idzie do tej rureczki i tutaj się rozpręża. I uderzając w to, czyli w zamek, tworzy się miejsce, w którym bardzo dużo węgla się osadza. I teraz tak. Co jest takiego niesamowitego? W tym momencie ja tym preparatem doczyściłem, nawet specjalnie się nie starając, bo nie spodziewałem się tego, że ja to doczyszczę w ten sposób, że to ja nie będę wiedział, gdzie ten gaz cały uderzał, tak? Nie ma śladu po tym, gdzie to po prostu pracuje. Tu czy ten, powiedzmy, ślad po uderzeniu gazu jest czy nie ma, to jeżeli tam, powiedzmy, jest to zeskrobane do postaci takiej, że nic nie blokuje, to nie ma z tym problemu, nie? Można strzelać dalej, ale nigdy mi się nie udało wyskrobać do tego w ten sposób, że nawet śladu po tym nie ma.